Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Druga Wojna Światowa w miniaturze. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam makietę, która przedstawia obronę Wizny. Obrona Wizny była jedną z heroicznych obron polskich żołnierzy w czasie kampanii wrześniowej. W tej właśnie bitwie garstka Polaków broniła się przed porażającą przewagą wojsk niemieckich, dlatego serdecznie Was zapraszam do oglądnięcia tej makiety. Zaczynamy. Makietę zbudowałem na takim podejście, dlatego żeby móc zrobić właśnie taki okop, który naprawdę wygląda dla mnie epicko. Strasznie mi się to podoba. Cały ten okop, bunkier i to wszystko. Jedna z najlepszych moich makiet, naprawdę. Tu widać pustą dziurę pod makietą, no bo nie chciałam się wypełnić całego. Tylko tam jest po prostu podstawa na ten okop. Widzimy również stronę niemiecką, która jest oczywiście dość mocno poobijana. Polacy dobrze się trzymają. Widzimy również bunkier, który kończy się tam zaworkami, właśnie polski oficer tutaj biegnący do tego bunkru. Zaraz pokażę Wam, co jest w środku. Tymczasem jeszcze możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda z tej strony. Oj, tu się niemiecki oficer wywrócił. On siedział za tym drzewem, zaraz poprawię. Bo tak właśnie powinno to wyglądać. Już oficer siedzi na swoim miejscu. Widzimy niemieckiego żołnierza, który przecina nożem zasieki. Niemiecki karabin maszynowy. No i ogólnie tak wygląda to pobojowisko. Niemcy szturmują, ale oczywiście nie uda im się to przez wiele razy. Aż do końca bitwy, której przekonają dowódcę, kapitana Reginsa, że jeżeli się nie podda, to wystrzelają całą obronę. No i tak do tego doszło, że ta bitwa zakończyła się porażką. Teraz pokażę Wam bunkier. Tak on wygląda. Tu właśnie pocisk wybuchł obok tego bunkru. A tu mamy lej, który już trochę tu jest. Bo ten pocisk uderzył już tu wcześniej. A teraz obrócę makietę i pokażę Wam, co się znajduje w środku tego schronu, można powiedzieć, bo bunkier nie bardzo. W bunkrze, dość poobijanym już przez te pociski, możemy zauważyć Polaka, który czyta jakąś depeszę. Jest to jeden z takich kaprali, można powiedzieć, którzy pomagają dowódcy. A tu mamy rzut na makietę z drugiej strony. Naprawdę mi się ona bardzo podoba. Jeżeli Wam również się spodoba, to postawcie łapkę w górę. No i co by tu o niej jeszcze powiedzieć? Pokażę ją Wam jeszcze z boków. No i to będzie na tyle. Tak wygląda makieta od strony niemieckiej. O Jezu, Gieniek, co my zrobimy? Polacy się bronią jak niesamowite goście. Sądzę, że tak właśnie myśleli Niemcy, kiedy widzieli tę obronę. Jeżeli film się Wam spodoba, postawcie łapkę w górę, komentujcie. A teraz żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.